Ledwo chodzisz już. Trochę już tych ludzi, co tutaj się dzieje, to się trochę też powykruszało. Ja widziałem, że parę osób poumierało. Kiedy ostatnio piłeś? Piłeś niedawno, nie? Czuć. A to nie twoje, co tu leży? Nie, nie. Co? Co się stało? Musimy się osiągnąć. No chodź, to pójdziemy do sklepu, kupisz sobie jedzenie, jakieś wodę i na Subway ci zostanie na tej karcie, to pójdziesz tylko do Subwaya i do budki i normalnie w budce ci ten da normalnie metrokartę za to. Jak tam ludzie? Ludzie nie pomagają ci nic? Nie dają nic z pieniędzy? Jak to jest? Tak? No. No to ja wiem, chodź. Chodź, bo ja ten, ja wiesz, ja też muszę jechać, chcę ci tylko pomóc z tym, żebyś sobie coś kupił do tego jedzenia. Polaczki się nie przejmują już, wiesz, to jest tak, nie? A w Busy Bee nie mają metrokarty? Może mają, co? Czy nie sprzedają? Kupisz sobie jedzenie, kup sobie, wiesz, metrokartę i pojedź sobie do domu, nie? Jeżeli masz gdzie jeszcze spać. To nie ma sensu, żebyś... Może za 2-3 tygodnie pojadę do Polski.
A tu co, już nie masz w ogóle rodziny w Ameryce? Nie. Co tu by było? Tu nie masz nikogo, nie? Wejdziesz? Co byś chciał zjeść? Wiesz co, może weźmiemy... Chodź, weźmiemy coś do jedzenia. Jakąś szynkę chcesz? Co chcesz do jedzenia? Nie wiem. Co? A nie wiem. Posłuchaj, weźmiemy tak, wezmę ci żółty ser trochę szynki, ok? Trochę żółtego sera, dobrze? Co? Konserwę wezmę. Konserwę chcesz jakąś? Zamiast tego, może konserwę chcesz zamiast tego? Może tak. Ok. Konserwę mówisz, tak? No, zaczekaj, zobaczymy, co ty będziesz chciał, co chcesz do picia? Gdzie tu są konserwy? Ja nie wiem, gdzie oni mają konserwy. Co? Co się stało? Co chcesz? To chcesz? To odwrócować to tanie. Co? To tanie, dobre wiem. Ale to co, chcesz to do domu? No. Okej. Jeszcze jedno? Dobra, to mamy. Co ty jeszcze mówisz? Konserwy? Jak? Tu są konserwy. Jakiś pasztet chcesz? Co? Co? Coś do jedzenia? Ja nie wiem. Może chcesz takie coś spaghetti? Zobacz. Gdzie? Przyprawę? Sól? Wegetę?
Aha, okej. Dobra, daj. To jest Vegeta, tak. Mhm, to jest Vegeta, no. Do mięsa chciałeś, tak? No powiedz mi... Szynkę chcesz? Takie konserwy chcesz? Coś takiego? Nie. A co? Cukierki. Cukierki chcesz? Takie chcesz? By inne. Co takie, to nie może być. Jakiś chleb? Mam. Masz chleb? Ok. Może chcesz delicję, nie chcesz delicji? No takich? Ok. Wszystko? No chodź, zapłacisz, nie? Masz kartę, to... Kiełbasy nie chcesz sobie wziąć trochę? Co? Nie? Może piwo chcesz? No to do domu nie dojedziesz. Co? Dojedziesz? A chcesz piwo? Co? $2. Co $2? Mówię, czy piwo chcesz? Zostanie ci do mory. Po co ci cash? No potrzebny. Tu możesz piwo wziąć i zapłacić. Chcesz piwo? Nie? No i dobry wybór. Cześć. Posłuchaj, więc co, weźmiemy to tutaj. Wy nie macie MetroCard, nie? MetroCard. Nie, nie. Ten chyba sklep obok ma, nie? MetroCardy? Już bardziej koło pociągu, ja nie myślę, że też tak będą mieć. Tak. Bo kiedyś tam mieli. Ile tam wyszło? 7,70. Na pewno piwa nie chcesz jednego? A jakąś wodę, sodę? Nie chcesz sody żadnej? Nie. Soczek jakiś? Nie. Co? Oj. Nie trzeba. Tam zostanie jeszcze $18, $17 ma. Masz wszystko? Chodź tam do sklepu, zobaczymy, czy metro karty są, wiesz? To ja ci wezmę. Co? Ja mam dla ciebie, mam. Chodź. Chodź tutaj, wiesz co, do tego sklepu zobaczymy, oni może mają metrokarty. I
Idziesz? You guys got metro cards? No? I gotta go all the way to the subway? Nie mają, dobra, posłuchaj. Idź do Subwaya. Normalnie dasz jej, ona ci ten, bo to jest normalnie gift card. Tam masz jeszcze 17 dolarów, bo 8 dolarów tu wydaliśmy. Ok? Także jeszcze 17 dolarów na niej jest, także weź sobie kup, nie wiem, za ile tam kartę chcesz metro, nie? Za 10 dolarów czy za 12 jeszcze ci zostanie. Jeszcze jak będziesz chciał to na piwo, możesz sobie tam gdzieś tak kupić na Ridgewood. Ok? To na wyjdę. Co? Wyjdę piwo? No, piwo możesz sobie kupić na kartę, wszędzie. O, na kartę. No, normalnie, to jest normalna karta debetowa, to wiesz, to nic nie ten. Widziałeś, ja dałem mu kartę, on nawet się nie pyta nic o dokumenty, nic, tylko przy ten, bo tam są pieniądze już jak na debecie, rozumiesz? No, także idź do tego Subwaya i wiesz, i weź sobie ten metro kartę i ten, jedź do domu, ok? Dobra, trzymaj się. Miło było. Na razie. No i się... Mam nadzieję, że facet pojedzie do domu, a nie weźmie te pieniądze i przypije. Szkoda takich ludzi, ale co zrobisz? Czy naprawdę on ma tam tutaj rodzinę, czy nie ma, to ja nie wiem, ale... Samo to, że... wybrał taką drogę, właśnie mu się coś nie powiodło. Dobra, także co ja mogę powiedzieć? Jeden bezdomny at the time, nie? Tak zwane. Jednemu można pomóc, później pomóc drugiemu. Tego nie za bardzo, tak bardzo nie pytałem się wszystko, ale następnemu co będziemy pomagać, to na pewno się go spytam, czy jak tam ta jego historia w tej Ameryce, że tak wylądował, a nie inaczej. Oj, także tak to jest, no. Nie wszyscy mogą mieć dobrze w życiu. Jedni ledwo przędą i jakoś jeszcze żyją i nie narzekają za bardzo, a ludzie, niektórzy mają wszystko i bardziej jęczą niż ci, co nic nie mają. Dobra. Ojojojojoj. Szkoda takich osób. Dobra, widzimy się następnym razem.